Witam serdecznie w kolejnym programie Z miłości do sportu. Dzisiaj temat zawód trener, a także system szkolenia w Polsce. Naszymi gośćmi w programie są Andrzej Strejlau, były selekcjoner reprezentacji Polski. Witamy. Dzień dobry, witam. Oraz Marek Wawrzynowski, dziennikarz sportowy portalu wp.pl. Dzień dobry. Program prowadzą Marcin Nowak i Martin Ruszkiewicz. Dzień dobry, witam. Panowie, zaczniemy od takiego pytania. Czy każdy może zostać trenerem? Zostać może każdy, tylko nie wiadomo, czy w tym zawodzie się sprawdzi. No, do tego zawodu jednak trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. No akurat ja dzisiaj zastępuję tego, który mnie wychował, czyli pana docenta Jerzego Talangę, który napisał wiele zresztą podręczników. Dalej jest aktywny, bo aktualnie z Darkiem Śledzickim i chyba przy moim udziale być może, że dokończymy, jeszcze zdążymy dokończyć książkę, prawda, traktującym o taktyce. Natomiast trzeba mieć do tego predyspozycję. Nie każdy się nadaje. Wiele osób chciało i w pewnym momencie zrezygnowało. Mało tego, sądzę, że nawet w tym zawodzie, mówimy w tej chwili o piłce nożnej, nie mówię w ogóle o szerokim, powiedzmy sobie tego słowa, zawodzie tego słowa znaczeniu, że jednocześnie następuje jakby specjalizacja. Trenerzy, którzy się znakomicie sprawdzają, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, mają ku temu predyspozycje właśnie pedagogiczne, podejście, natomiast nie radzą sobie, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, gdzie są zupełnie inne problemy i vice versa. Na przykład trener seniorów nieraz zostaje odsunięty i przekazują go jako, a będziesz teraz koordynatorem do spraw młodzieży, bo to jakby za karę, prawda? I on niestety ma kłopoty, żeby się w tym odnaleźć, że nie powinien, bo wiedzę w zasadzie posiadł, ma, bo w zasadzie są albo kursy, które w tej chwili przeszły pod egidę w zasadzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, która jak każda federacja chce tym dowiadywać, bo chce mieć wpływ na to, jakie kadry będą, bądź wyższe uczelnie, które no, straciły na znaczeniu, że sam jestem absolwentem AWF-u i byłem wykładowcą tej uczelni, dopóki mnie nie sprowadził trener Koncewicz do PZPN-u. Także tutaj te znaczenie jakby zmalało, bo oni w zasadzie i tak muszą być weryfikowani przez Polski Związek Piłki Nożnej, mimo że wielu, prawda, wykładowców z Polskiego Związku Piłki Nożnej, od Koncewicza, prawda, Górskiego, kiedyś jeszcze, prawda, Brzozowskiego, było wykładowcami na tejże specjalizacji. Ale na razie tak to jest unormowane. Przy tych, prawda, zmianach, które z kolei były wprowadzone, jeszcze kiedy aktualny, prawda, nie pomylę chyba nazwiska na pewno, nieinteligentny człowiek, pan wicepremier aktualny, prawda, Gowin, dobrze mówię, a w swoim czasie był chyba ministrem sprawiedliwości, tak? Tak i też tak, chyba tak. Uwolnił zawody, jeśli mnie pamięć nie myli. Ja jestem człowiekiem niezwiązanym z polityką, więc mogę coś kogoś pomylić, jeżeli chodzi o nazwiska. I te zawody zostały uwolnione, także w pewnym momencie nastąpiło coś tak jakby rozdwojenie jaźni i stąd chyba pańskie pytanie jest zasadne, czy może? Każdy może. Czy się sprawdzi? Nie wiadomo. Natomiast przede wszystkim uprawnienia musi mieć, bo rzeczywiście senior się wybroni. Z młodzieżą musi pracować zawodowiec, fachowiec. Dzieci to jest tak plastyczny, naprawdę człowiek młody, który wchodzi w życie i musi mieć wzór pod każdym względem. Ten trener zastępuje w tym momencie, w cudzysłowie, bo matki nie ma jak zastąpić, ale ojca już nieraz zastępuje. I ta zmiana, mi się wydaje, to przejście z uniwersytetów na te kursy to raczej niekorzystne, tak? Bo wcześniej trenerów, którzy przez 5 lat uczyli się, przygotowywali się do zawodu, brawo. Zastępują teraz ludzie, którzy są po przypadkowych kursach. Tak? Słuchaj, Marku, ja ci powiem tak, ja nie chciałem tego powiedzieć, bo by wyszło, że jako absolwent uczelni byłem wykładowcą, optuję za uczelnią, za wszystkimi uczelniami, przepraszam, gdzie są te specjalizacje, ale ten pogląd podzielam. Nie można powiedzieć, że kurs jest równoważny w stosunku do ludzi, którzy się uczą. 5 lat studiów, psychologia, pedagogika. I muszą zdawać jednak egzamin bardzo wszechstronny. Mark Warburton, taki przykład. Trener obecnie Glasgow Rangers, wcześniej w Brentford. W wieku 40 lat powiedział do swojej żony, że chciałby spełniać swoje marzenia, że już mają jakoś tam finansowe zabezpieczenie. Pojeździł po Europie po najlepszych klubach, tam Sporting Lizbona, zdaje się, staż. I splot wydarzeń różnych spowodował, że Mark Warburton został trenerem Brentford, które wprowadził do Championship, czyli drugiej ligi angielskiej i tam zajął najlepsze w historii tego klubu miejsce 5. na zakończenie sezonu. No teraz w Rangersach, także niezwykle utytułowanym klubie, także po 40 można spełniać tego typu marzenia, tak mi się wydaje. I może są takie miłe historie, które też mogą się zdarzyć po tym, że są to kursy teraz, a nie studia. Tak, ale dlatego mówimy o tym przypadku, ponieważ to jest przypadek 1 na 1000, który się zdarzył. Tak, i możemy, ale w ogóle pytanie jest, czy ten zawód nie będzie szedł w kierunku takiego menedżera firmy, takiego trochę jak jest Mourinho, który nie wiem, być może dzisiaj Mourinho mógłby zawiadywać bankiem, tak? Czy jakąś inną instytucją, bo jest, no właśnie z nim tak, bo jest, było, to jest ten management tak zwany, on jest genialny w tym zarządzaniu zasobami. ludzkimi, więc jakby to może w tą stronę idzie ten zawód, a może to są po prostu zawód, który ma gdzieś tam różne kierunki, tak? Pan Marek jest... ma rację, bo co byśmy nie powiedzieli, to raczej idzie w kierunku i to przyszło jednak z zachodu, bo jednak myśmy byli dalej w tym najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym, bo tak byliśmy traktowani, że to idzie właśnie w tym kierunku, że dzisiaj jest to coach-manager, który wcale zajęć nie prowadzi. Być może raz na jakiś czas, kiedy widzi, że jego drugich trenerów czy asystentów, bo nie lubię tego słowa asystent, bo to są też wszystko trenerzy wykształceni, to oni prowadzą zajęcia. Taktyka, technika, przygotowanie fizyczne, a ten boss główny tym zawiaduje, kontroluje, bo to jest jego zadanie i stąd między innymi jest Sir Alex Ferguson za osiągnięcia, które miał, a wracając do pańskiego stwierdzenia, jest to na pewno logicznego, nie podał pan tylko jego IQ, musi być to człowiek bardzo inteligentny i z każdej reguły, to co żeśmy tu starali się z panem Markiem przekazać, są wyjątki i być może to jest wyjątek, co nie znaczy, że ma to być regułą, bo tego akurat zdania nie podzielam jako też absolwent. Tego nie wiemy, tak, bo kiedyś się mówiło, że musi być to były piłkarz, najlepiej jeszcze wybitny, a później się okazało, że później było to słynne powiedzenie Ariusakiego, także, że nie musisz być koniem. Znam osobiście, bo byli go w mieszkaniu, także domyślam się, że nie musisz być koniem, żeby zostać jokejem, tak? Pytanie tak, jest, a poza tym, wie pan, panie Marku, no, gdyby koń wiedział się przewrócić, to by się położył. No tak. Pytanie jest bardziej chyba, jakie cechy musi mieć ten człowiek. Cechy powinien mieć dobry szkoleniowiec. Tutaj może powiem ten przykład trenera, który tu był wspominany, czyli pana Talagi. Pan Talaga kiedyś zrobił wśród studentów taką ankietę. Zaproście go kiedyś, on tu przyjdzie, bo on jest naprawdę bardzo pięknie mówi. Kontynuuj, Marku. Tak, w każdym razie zrobił ankietę wśród studentów i odpowiada, jaka jest ta najważniejsza cecha. I najważniejszą cechą okazała się jest uczciwość, tak? Uczciwość, ta przejrzystość, tak, że jakby oni wiedzą, co... No, że jesteś fair. To czego nie mamy w polityce, to tam jest w tym zawodzie właśnie potrzebne, jeżeli chodzi o trenerkę. No, ale sprawiedliwa ocena, wiedza, sposób zachowania, sposób postępowania, sposób rozstrzygania sporów, które są między szczególnie młodymi ludźmi. A jeszcze powiedzmy, że grają już w tej chwili też dziewczynki, prawda? Dziewczęta grają, bo piłka się rozwinęła również w tym kierunku, a sam byłem zdumiony, jak pojechałem do Chin, zobaczyłem daleki obraz, mówię, coś mi troszeczkę wolniej grają, ale strasznie dokładnie, z dużą cierpliwością patrzę, to kobiety i to piękne kobiety. A czy tutaj bardziej sprawdza się model szef-pracownik, czy takie kumpelskie zasady też jak najbardziej? To jest trudne pytanie, wie pan, mówię teraz z praktyki, wie pan, chyba sądzę, że prawda będzie leżała po środku. Jest sposób zarządzania autokratyczny, który preferował Mourinho, mimo że doprowadziło go, no nie chcę wypowiadać się źle, ale no wsadzenie innemu nieżyjącemu trenerowi palec do oka kompromituje każdego trenera, jeżeli chodzi o zachowanie. I jest model demokratyczny, gdzie układam, powiedzmy sobie, z zawodnikami współpracę. Dlaczego? Inaczej się prowadzi w pewnym momencie zespół dziecięcy, prawda, młodzieżowy, kiedy bardziej jest to przekaz, nie chcę użyć wyrażenia nakaz, masz zrobić to, to i to. Potem młody człowiek staje się młodzieńcem, w końcu staje się dorosłym człowiekiem, ma żonę, ma dzieci, ma rodzinę, znakomicie poznał własne ciało, zaczyna być partnerem dla swojego trenera. Jak to ułożyć? Szczególnie, że to jest bardzo trudne właśnie w grach zespołowych, bo to jest znowu różnica. Sport indywidualny, prawda? I sport zespołowy, gdzie w sporcie zespołowym może pan być znakomitym zawodnikiem i nigdy pan nie osiągnie wyniku. I myśmy kiedyś powiedzieli, to nazwisko mogę powiedzieć, on już nie gra w piłkę, znakomity piłkarz, imiennik, pamiętasz, Zdzisław Puszka z Dyni, mówiliśmy mu z Kaziem Górskim, wystąpił w meczu Polska-NRD, który żeśmy grali chyba w Cwikach, jeśli pamiętam, już pamiętam, nieważne jest miejsce i mówiliśmy, zmień klub, żebyś nie był tylko królem na wybrzeżu, przez dolny też lewa noga, tak jak słynny Ferenc, prawda, Puskas, nie zmienił klubu, był dalej świetnym piłkarzem, no i więcej go już świętej pamięci Kazimierz Górski nie powoływał. Zmienił chyba w 82 już było za późno. Za tak, późno, no Marek uzupełnił moją wiedzę, ale tak, szkoda, bo to... w tym, taki jest sposób kierowania, prawda, zarządzania zawodnikiem, staje się nam zawodnik partnerem, bo on zna swoje możliwości. Oczywiście my wiemy, jego intelekt, jego przekonanie, czy on nas chciałby nabrać, że jest coś zmęczony, bo on zna swoje ciało, no ale tutaj już jest po to, jest ten coach, ten, który no, decyzję musi podjąć, tak jak muszę podjąć, że Marek będzie grał, a wy siedzicie dalej na rezerwie, mówcie dalej. Ale jeszcze jest, jeżeli mówimy o tym, jakie podejście jest lepsze, to Oczywiście reguły nie ma. Mamy przykład właśnie, powiedzmy, Louisa Van Haala, który jest nauczycielem WF-u z wykształcenia i jest to trener, który wziął chłopców 20-letnich, 21-letnich i doprowadził ich do zwycięstwa w Pucharze Europy, ale kilka lat później prowadził tych samych zawodników w reprezentacji Holandii i nie był w stanie się z nimi przebić. Tak? Oni dorośli, jakby stali się dorosłymi ludźmi, trzeba było zupełnie inaczej z nimi rozmawiać. Czyli tak naprawdę nie ma tego klucza. Nie ma złotego środka. Nie ma złotego środka, oczywiście. Może miał rację Michał Probierz, powiedział, że musi być to coś między strachem a szacunkiem. Między autokracją a demokracją. I to chyba to jest do wyważenia, z kim pan pracuje, w jakim środowisku pan jest, jak jest to odbierane przez nich. Teraz ma pan zawodnika wyjątkowo inteligentnego, którego pan sprowadził do klubu. Wszyscy pana oceniają. No tak, on będzie grał, bo go sprowadził. A on musi być wyraźnie lepszy, żeby zagrać, żeby ten argument odpadł w jakichkolwiek potem dyskusjach. Szczególnie, wie pan, między 0-0 a 1-0 i 0-1 jest taka cienka granica. Jeden rykoszet, jest pan dalej świetnym trenerem, mimo że pan nie ma żadnych zasług w tym meczu. Ba, pan wie lepiej niż sam o sobie, jak pan popatrzył w lustro, ile pan błędów w tym meczu zrobił. Ustawienia zespołu, doboru taktyki, bo my się o tym przyznajemy przed sobą samym, ale to przed lustrem, bo na konferencjach, Marek o tym wie i wyście powinni wiedzieć, to są dyrdymały, to co opowiadamy. Tu już o tych cechach wstępnie powiedzieliśmy, ale rozumiem, że odporność na stres, charyzma, no to też to jest jakby konieczne, tak? Bo trzeba mieć posłów wśród tych swoich podopiecznych. No właśnie pytanie tak naprawdę, czym jest ta charyzma, tak? Czy bardziej charyzma, czy wiedza? Tutaj mamy teraz przykład, najnowszy przykład, czyli finał w Super Bowl. Był taki trener w latach 90. Bill Belichick, który nigdy nie mógł zostać trenerem pierwszym, ponieważ mówiono, że nie ma charyzmy, że nie jest agresywny, że nie potrafi krzyknąć. No tak, a wczoraj mieliśmy finał Super Bowl. Był trenerem linii, zdaje się, ofensywnych i w końcu dano mu tą szansę i od tej pory on 7 razy wygrał Super Bowl. Jest najlepszym trenerem w historii gry. I nagle dali mu szansę i znalazła się charyzma. No tak, pytanie, co to jest ta charyzma? Czy to chodzi bardziej, czy charyzma to jest ten krzyk, czy to jest to uderzenie pięścią? To Yuri Shatałow powiedział, że to jest coś takiego, że ta motywacja, którą on może stworzyć, czyli ta jego, w cudzysłowie, charyzma, to jest on może wejść, uderzyć drzwiami, tak żeby zbiła się szyba, tak walnąć w stół, żeby kubek spadł i się zbił i w ten sposób jest w stanie ujechać pół roku, tak? Nie jest w stanie więcej nabierać zawodników na te same numery, czyli wiedza. Ja miałem przyjemność pracować z Kaziem Górskim. Kazio nigdy specjalnie nie krzyczał, miał takie swoje 3 minuty bardziej i no nie na samej, prawda, to jakby bardzo spokojny, stonowany. Miał takie na przykład jak w Montrealu przerwy, kiedy są 2 kontenery i trzeba stanąć po środku, bo część zawodników siedzi tutaj, część tutaj. I też graliśmy bardzo słabo, jak pamiętacie, w Montrealu, szczególnie taki mecz był, kiedy powiedział: zdaje się, panowie zapomnieli, jak się w piłkę gra. Skończyłem z panami. Tak. Słusznie, no to panowie... Ale żadnych krzyków, żadnych wyzwisk, żadnych krzyków. Także to jest bardzo trudne do zdefiniowania. W sumie jednak ja sądzę, że wiedza i sprawiedliwa ocena na to zwracają uwagę. Czy to są dzieci, czy dorośli. Bo każdy, macie prawo być pokrzywdzeni, że Marek wychodzi do gry, bo ja powiedziałem, że on będzie grał, a wy macie czasu być zdrowo pokrzywdzeni, że musicie robić to lepiej jeszcze, żeby mnie przekonać, żeby wreszcie on usiadł na ławce, żeby ktoś z was dwóch go zastąpił. No dobrze, to... Tutaj cechy osobowościowe, rozumiem, że to różnie bywa, indywidualność. Ale trzeba je posiadać w każdym razie, żeby ten zawód był rzeczywiście tym zawodem twórczym, pedagogicznym, bo o tym chyba mówimy. No też kreatywność, tak, wymyślanie, innowacje, no też trzeba. To jest to, czego brakuje mi tak cały czas u nas w Polsce. My nic nowego nie wymyślamy. Zaraz tak? Przejdziemy do polskiej myśli szkoleniowej. To może... To jest też trudny temat, no zresztą panowie może do tego tematu wrócimy, na pewno tak, to nie jest takie wszystko proste, jakby się wydawało, bo jest na to wiele przykładów, że można mieć wiedzę, można mieć charyzmę, no to od razu byłem, bo do tego tematu wracamy. 9. mecz, świetny trener Jurgen Klopp, bez wygranej, jedyne zwycięstwo, 4. liga, Plymouth, 1-0 w pucharze, ani jednej wygranej, zły trener? Świetny trener. Tak się ułożyło. Nie chcę określać, bo to nigdy nie wiadomo, kto jest najlepszy. No tak. Prawda? Zidane. Znakomite wejście. Czy można lepiej zacząć karierę niż ten wybitny, wspaniały piłkarz mimo czerwonej kartki na Mistrzostwach Świata? No chyba za zachowanie niestety, złe zachowanie z Materazzi, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak. A jednocześnie wejście w gotową drużynę. Świetnie poszło, a teraz też 5 meczy, 1 porażka. Tylko. I tak dalej. Manchester City, 6 pierwszych meczów wygranych, lider tabeli, teraz zastój i jakby starali się dopiero wrócić i gdyby nie brak asekuracji po interwencji w ostatniej minucie, prawda, Fabiańskiego, który broni trudny strzał, to w kozioł, dobre doszerkowanie, strzał głową, zabrakło asekuracji, Ktoś inny pomyślał i dlatego strzelił bramkę. I tak dalej. Także w tym zakresie możemy się również poruszać i to, wiecie, to jest wszystko niezależne. Dalej są świetnymi trenerami, ale zawsze będzie weryfikował wszystko wynik. Wszystko wynik będzie weryfikował. A wynik jest taka, taką sinusoidą. Pamiętam, jak był Leo Beenhakker u nas trenerem. My zaczęliśmy, sprawdzaliśmy jego wyniki z przeszłości, z 40 lat i się okazało, że właściwie jego kariera to jest awans, spadek. Kilka lat na topie, w kilku miejscach stworzyło jego markę. On też bardzo wiele przegrał, tak? Więc tak, ten trener musi przegrać. Dobrze, to jest to przywołałeś, bo taki najsmutniejszy obraz, który ja mam w pamięci, abstrahując od współpracy z nim, kiedy byłem wtedy członkiem zarządu i Wydziału Szkolenia, to jest ten pusty hol, kiedy on ze zwieszoną głową idzie sam jeden i nikt mu nie towarzyszy. Nie ma drugiego tenera przy nim, asystenta. Ale to jest zdjęcie z 1985 roku. No ale jest to zdjęcie, bo on potem przejmuje reprezentację gotową późniejszego mistrza Europy w 1988 roku. Ja grałem potem mecz z Holandią i on został zwolniony z pracy. Na jego miejsce przyszedł twórca zresztą futbolu totalnego. Twórca. Rinus Michels i gramy też mecz i też, widzicie, mówicie charyzma, no wielki trener, wielka postać, nie tylko holenderskiej, europejskiej piłki. Gramy mecz, tam strzelił chyba Jacek Ziober bramkę w 87 minucie, taką panenkę strzelił Van Brekelenowi. Tracimy bramkę, będziecie mówić w jakich okolicznościach, bo do dzisiaj mam żal do swoich zawodników, że nie potrafiliśmy utrzymać w 3 minuty wyniku 1-0 z mistrzem Europy i też ktoś rzucił butelką, rozbili Michelsowi głowę i nie wszedł na konferencję prasową. Więc z tą charyzmą, którą ten człowiek posiadał niewątpliwie, wiedza, zapamiętany, zawodnicy, którzy go uwielbiali, mało tego, on nas wizytował dużo wcześniej, w 1974 roku z ramienia FIFA, nasze zgrupowanie, prawda, w Warszawie, to co się dzieje u nas na treningach, konferencje, etc., etc. To się różnie wygląda. Tu nie ma takiej, moim zdaniem, jednoznacznej odpowiedzi. Wie pan, w tym zawodzie jest tak, jak powiedział świętej pamięci Jurek Kulej. Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Panowie, no to wróćmy może do tej myśli szkoleniowej w Polsce. Czy można mówić o czymś takim jak polska myśl szkoleniowa? Myślę sobie tutaj Adam Nawałka, teraz niedawno na gali tygodnika Piłka Nożna wybrany trenerem roku. Mamy Jacka Magierę, który osiągał fantastyczne rezultaty z Legią w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Między innymi remis z Realem Madryt. Także czym jest ta polska myśl szkoleniowa? Czym się charakteryzuje? Jakbyście mogli opisać? Ja bym powiedział, że dla mnie nie ma czegoś takiego jak polska myśl szkoleniowa. Znaczy, są tylko dobrzy trenerzy. Są solidni trenerzy, natomiast u nas generalnie, my generalnie kopiujemy to, co jest z zachodu. Ja nie wiem, czy my od czasu Górskiego, trenera Górskiego, mieliśmy coś takiego, żebyśmy się wyróżniali na całym świecie, jakoś czymś takim, że od razu byłoby wiadomo, że gra Polska. Tak? Jak ludzie grają podaniami na posiadanie, to wiadomo, że to jest jakiś taki, że to ma jakieś źródło z Holandii. Tak? No tak. Natomiast futbol totalny. Tak, mimo że sami Holendrzy wyszło to z Holandii, dzisiaj nie mogą zrobić wyniku. Ani Feyenoord, ani Eindhoven, ani Ajax, z którym za chwileczkę będzie grała Legia. Ja powiedziałbym inaczej. Jest w tej chwili, był totalny atak, zresztą Marek o tym wie najlepiej, wy może troszeczkę mniej, nie gniewajcie się, był atak właśnie na to polską myśl szkoleniową, co jest niesłuszne, bo jest to taka sama myśl. No ja akurat byłem uczestnikiem jako dyrektor sportowy w PZPN-ie. Miałem przyjemność, że ta polska myśl szkoleniowa, czy to był Kazik Górski, czy był Jacek Moch, czy byłem ja, czy był Jurek Kopa, czy był Pekowski, to była grupa trenerów, która pracowała w Grecji. No i jakoś to nam nie przeszkodziło, tak jak Jacek Magiera był w półfinale, ja w ćwierćfinale Pucharu z Dolców Pucharów. No gdybyśmy byli tacy bezmyślni, to byśmy tam chyba nie doszli. I z drużyną umówmy się, że jest różnica pracować między innymi, tak jak pracował czy Jacek, czy Górski ponad najkosza, jest różnica, tak jak ja pracowałem w Larysie, gdzie to jest drużyna przeciętna, która nie może wyjść poza 5., 6. miejsce w tabeli, więc jej jedyną szansą jest puchar. I w tym pucharze żeśmy odpadli dopiero po dramatycznym boju w ćwierćfinale Pucharu z Dolców Pucharów, jeśli dobrze pamiętam, z Dynamem Moskwa grając w Tbilisi, bo jest marzec, śnieg, a to inno będzie w książce, to sobie przeczytacie. W każdym razie ja powiem inaczej. Z szacunkiem dla moich młodszych kolegów trenerów, bo ja jestem dzisiaj już na emeryturze jako trener, jeżeli żeśmy wykształcili tylu zawodników, których pojechało w Europę, no to co, bezmyślnie ich robili? No przepraszam bardzo, ten Lewandowski wychodzi, Milik wychodzi, tylu zawodników. My ciągle jesteśmy naprawdę, cały czas mamy oczy zwrócone na zachód. Najpierw mieliśmy mieć Irlandię, tak? Potem Japonię mieliśmy mieć. Kto by to nie mówił z tych polityków? Nie mamy szacunku do siebie samych. Zobaczcie, jakich mamy mądrych studentów. Teraz słyszę jakiś wyścig. Nie wiem, czy to Białystok robią studenci. Będzie wyścig bolidów. Co chwila jakieś są nowe wynalazki. Młodzi, prężni ludzie tacy jak wy. My ciągle wzorujemy się na Zachodzie. Nie dorównamy Zachodowi dość długo, jeżeli chodzi. Na razie mamy infrastrukturę coraz lepszą, co żeście, prawda, podnosili. Już się te kluby modernizują. ten związek, jaki by nie był, przejął w tej chwili, prawda, pieczę, prawda, nad szkoleniem, starają się sprowadzić, a byłem, słuchałem wykładów, również ludzi sprowadzanych z zagranicy, ze szkoły w Kolonii i powiedzmy sobie, że nie mieliśmy gorszych my Polski swoich też wykładowców, co nie znaczy, że oni mieli to może troszeczkę lepiej i bardziej sukcesywnie to ułożone, jeżeli chodzi o samą, prawda, tematykę. Ale to znaczy, że co, że pan mówi, że nie mieliśmy gorszych wykładowców, czyli znaczy, że jesteśmy bardzo mocni w teorii, tak? No, ale później dochodzi do sytuacji, kiedy, nie, no, kochany, kiedy polski trener osiągnął inaczej. Sukces. Nie, panie Marku, muszę panu powiedzieć inaczej, mówiłem to o tym w innej, powiedzmy sobie, stacji, też telewizyjnej, to będzie może jutro puszczamy, nazwy nie wymieniam, bo nie powinniśmy, w każdym razie powiem inaczej. Jaka jest najsilniejsza liga, pana zdaniem, najbardziej emocjonująca w tej chwili w Europie? W tej chwili wydaje mi się, że hiszpańska. No. Znaczy hiszpańska najmocniejsza, no bo ma te trzy baterie. Hiszpańska-angielska, no, hiszpańska-niemiecka. Więc ja tylko chciałem panu nieskromnie przypomnieć, o czym pan doskonale wie i oni też. Minęło 50 lat, jak Anglia nie jest w stanie zrobić wyniku mimo znakomitej ligi. 50 lat, więc o czym mówimy? Nie jest w stanie zrobić chwileczkę, no mają to zachodnią myśl szkoleniowo, sprowadzają najlepszych trenerów. Najlepszych trenerów ich zdaniem, bo jak kupili najlepszych zawodników, trzeba sprowadzić najlepszych trenerów. 50 lat nie mogą zrobić wyniku. Ostatni wynik to jest za mojej kadencji trenerskiej, selekcjonerskiej, kiedy zdobyli 4. miejsce, 1990 rok, zgadza się? Tak, kiedy przegrali mecz o 3. miejsce. Nie ma wyniku 50 lat. Olbrzymie pieniądze, znakomici zawodnicy, bo jest wyeksponowana cały czas Południowa Ameryka, Afryka i słusznie. Biznes, który wyłożył pieniądze, chce zrobić wynik. Ale mistrzem może być tylko jeden. Czyli teraz przewodzi Chelsea. Przedtem, prawda, również Chelsea była na topie. Przedtem, jak był Sir Alex Ferguson, Manchester United. Już aż 10 lat Arsenal nie jest, prawda, mistrzem. Z wiecznym, prawda, Wengerem, który jest coraz, moim zdaniem, mądrzejszym trenerem, ale jednocześnie jest dobór zawodników. No ja nie podzielam akurat tego poglądu. Będę bronił się, że nie mamy, żadnych szans nie mamy i dlatego my się cieszymy, że po zwycięstwie jedynym Jacka, prawda, Magiery, ale znowu muszę to oddać, bo będę bronił z każdego tenera, znienawidzonego w Warszawie Haziego, ale to Hazi przygotował pod względem kondycyjnym ten zespół, tylko nie chcieliście tego zauważyć. Jacek bardzo ładnie powiedział, ja przychodzę, ja mam co 3 dni mecz, ja mogę tylko zrobić stały fragment gry, taktykę i się rozeznać kto, co i jak, a robił znakomicie rozpoznanie, bo znał ten zespół a oni nie mieli wyboru. Przemówmy się, parę meczy zagrała drużyna przeciwko Haziemu przy biernej postawie kierownictwa klubu. No panowie, ale ja jestem dobrym trenerem i sądzę, że to dobrze odczytuje. I teraz niech pan zobaczy, co się dzieje. Ale to też nie był jaka przypadek. Jest presja teraz na Jacku Magierze? No przejdź dalej, kochany. A jak sprzedał 4 zawodników? Zgadza się? Między innymi Disa chyba, El Gaziego, prawda? Gudeila, tak? Dobrze mówię? Tak, ale oni cały czas ten kręgosłup, ten trzon u nich zostaje. No, ale tutaj jest... no, ja transmitowałem mecz, kiedy oni puścili 3 zawodników pierwszego składu i chłopców do lat 21 i gonili po boisku Standard Dysz. Było 1-0 dość długo, zrobili jeden błąd, stracili bramkę na 1-1, a mogli wygrać 3-0. Są trudnym również przeciwnikiem, bo to jest zespół, który gra na eksport. Wychować, sprzedać, taka jest egzystencja. To jest jedyny model dzisiaj w Europie. No tak, ale dlatego o tym mówię. I dlatego moim młodszym kolegom jest bardzo ciężko w tej chwili podnieść rewelację, kto by to nie był. I teraz proszę bardzo, ile ta 4 ludzi sprzedanych przez Ajax bramek, pamiętacie? 5, 6 asyst. Legia, Nikolić, Pryjowicz. Ja mówię o skuteczności, bo na to pracowała cała drużyna, nie tylko oni we dwójkę. 27 bramek, 6 asyst. I teraz on ma... Za parę dni ma pierwszy mecz. Ile zostało do meczu? 4 dni? 5. No? Ale treningowych 4. No bo tak. 5 to jest rozbieganie, rozruch, bo już zawodników nie męczymy. I teraz on staje przed problemem jako trener. To co, on będzie nagle złym trenerem, bo mu zabrano najlepszych zawodników, bo słowne kierownictwo klubu, obiecano zawodnikowi, są kontrakty, które trzeba realizować, bo to świadczy o tym, czy klub jest rzeczywiście dobrze, prawda, prowadzony. I my żądamy od niego wyniku. Daj Boże, żeby wyszedł wynik. Mało tego, ci będą mieli 5 meczy do meczu z Legią, Legia będzie miała 1 mecz za chwilę, za parę dni z Arką. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Także tutaj nie jesteśmy w stanie dzisiaj, stąd 20 lat żeśmy czekali i żeśmy się, prawda, cały czas emocjonowali, wejdzie ta nasza drużyna, prawda, czy nie. Ja też się martwię, Magiera się martwię, sami chłopcy się martwią, tak jak ja zremisowałem w 92 z Holandią, kiedy prowadził wspomniany przeze mnie Rinus Michels, tak samo tutaj 3-2, od 0-2 do 2-2, wielki wynik z Realem. I 4 minuty było, żeby zarobić sławę, a dopiero potem 2 miliony dodatkowe euro, żeby utrzymać wynik 3-2 i nie utrzymaliśmy tego. Wie pan dlaczego? Znowu podświadomość. Pan myśli, że Jacek nie krzyczał tam z boku, wyjdźcie troszeczkę agresywniej, wejdźcie, zagrajcie trochę dłużej piłką? Taka jest właśnie piłka i dzięki temu ją kochamy. Inaczej by pani Marku, ani pani, ani nie zaprosili, bo oni tutaj. To jest miłość do piłki. No. Możemy wrócić jeszcze do... jakiś butik z ubraniami, żeby przeżyć. A co? Możemy wrócić jeszcze do tej drogi piłkarz-trener, tak? Bo Jacek Magiera to jest jeden z przykładów. No, mamy jeszcze Michała Probierza w Ekstraklasie, Piotra Nowaka, tak? No i główny przykład to Adam Nawałka, który został teraz trenerem roku piłki nożnej. Wszyscy byli nominowani do tej nagrody w tym roku. I wszyscy w środku pomocy, tak? Większość defensywna. No tak, zgadza się, dokładnie. To jest ciekawe, że jakoś specjalnie... No, także to pomaga, to, że oni byli wcześniej właśnie na boisku, tak? Byli w szatni. Na pewno. Od juniora, tak, do... Mi to się wydaje, jeżeli chodzi na przykład o Adama Nawałkę, to o tyle też to pomogło w pewnym sensie, że jakby ta jego kariera trenerska, tak można powiedzieć, że ona bardzo mocno rekompensuje mu to, że on nie zrobił kariery piłkarskiej na miarę możliwości. Bo on zrobił bardzo dobro oczywiście, ale, tak, ale gdzieś tam miał jakąś chorobę, która mu się przypętała i stąd wyniknęły kolejne kontuzje. I no, zaczął, jakby realizuje się w tej trenerce. No, ale z drugiej strony Zidane zrobił niesamowitą karierę i tutaj robi kolejną karierę niesamowitą. Tak, Guardiola to samo. Tak, tylko moment wejścia i do jakiej drużyny zaczyna Zidane. O tym mówię, to jest bardzo istotne, ważne, bo ja mogę wam powiedzieć inaczej. Jedzie wybitny zawodnik, świetny, Luis Enrique, jedzie do Romy i, przepraszam, karnet na film pod tytułem Czapajew, trzeba wrócić, nie masz wyniku. I wraca do zespołu, który jest ułożony doskonale i przez Guardiolę, i przez kolejnego jego też wychowanka trenera. Ale jeszcze po drodze ma Celta Vigo. Proszę? Po drodze jeszcze ma Celta Vigo, z którą robi niesamowite wyniki. Fajnie, zobaczymy tylko teraz, co będzie dalej w tej karierze, bo to już ja może tego nie doczekam w moim wieku, ale panowie doczekają, co wcale nie znaczy, jak jednocześnie jest to niewdzięczny, trudny i od ilu czynników zależy ten ewentualny, prawda, sukces, o którym mówimy. Ja dlatego powiedziałem, że myśmy pracowali w Grecji. Myśmy wyprowadzili przecież 2 klubami, Panathinaikosem i Larysą, na 3. miejsce w Europie, proszę sprawdzić statystykę, przez Republikę Federalną Niemiec. Te 2 wyniki. Panowie, bo powoli musimy kończyć. Na koniec jest drugi przykład trenera, znaczy typ trenera. To jest Marcin Dorna, rocznik 7-9, prowadzi teraz reprezentację do lat 21. Przed nami w tym roku Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i zastanawiam się, od 2008 roku on już jest związany z PZPN-em, czy to jest ta kategoria nowych trenerów, którzy nie mają doświadczenia boiskowego, bo on nigdy nie grał na poziomie takim jak ci wcześniej wymienieni piłkarze, nigdy nie był w reprezentacji i nigdy nie był też w żadnym klubie. Uczył się tylko aż na AWF-ie poznańskim tego zawodu. I czy to jest taki nowy rodzaj trenera, których będziemy mieli coraz częściej? Możliwe, to przede wszystkim Marcin Dorna to jest przeinteligentny facet, z ogromną wiedzą, bardzo spokojny, konsekwentny, no, taki złoty człowiek można powiedzieć, ale to jest trener młodzieży, tak? To też zupełnie inna kategoria. Trener młodzieży to jest jakby oddzielny zawód. Nie wyobrażasz sobie, że on przejdzie zaraz do seniorów, jak zrobi dobry wynik na przykład na młodzieżowych? Mi się wydaje, że on jest stworzony do pracy z młodzieżą. To jest tak, mam taką osobowość, tam jednak to, jak powiedział Wiesiek Wraga kiedyś, że ten trener tych seniorów to musi być człowiek, który ma pod sobą 22, i tu musiałbym przekląć byków, i musi ich wszystkich trzymać. I każdy tam chce wyrwać tylko swój własny interes. On chce dbać tylko o siebie, o swoje pieniądze. Tak? I on musi ich trzymać. Marcin Dorna, być może się mylę, tak? Też mówiono o Magierze, że on też jest zbyt spokojny, zbyt, nie wiem, spolegliwy czy coś takiego. I okazało się, że nie, że właśnie tutaj brakowało, on miał tu sprawiedliwość, której nie miał ten Hasi, tak? I być może Dorna też. Natomiast mi się wydaje w tej chwili, obserwując Dorna tylko przy młodzieży, że on jest jakby urodzonym trenerem młodzieży, jest tym fantastyczny, naprawdę się tym świetnie realizuje i robi taką bardzo dobrą pracę i myślę, że no, byłaby to duża strata. Ale mówię, to jest trener młodzieży, to mam wrażenie, że to zupełnie inny zawód, trener młodzieży, a trener seniorów. Ja go poznałem wcześniej, kiedy jeszcze byłem dyrektorem sportowym. Jego awizował do związku właśnie Włodek Małowiejski, bo on pracował w Lechu Poznań właśnie z młodzieżą i rzeczywiście on się doskonale sprawdza. To jest bardzo inteligentny człowiek. To byłem na kilku spotkaniach, kiedy wizytowałem jego mecze, chociażby jak byłem na turnieju w Płocku i on się bardzo ładnie odnajduje. Tutaj on ma wsparcie rzeczywiście i w Stefanie Majewskim, który jest w tej chwili, prawda, dyrektorem sportowym, z którym współpracuje z nim Bogdan Bacałaj, poprzednio Kosecki, teraz Marek Koźmiński, który jest wyjątkowo, naprawdę taktowny, grzeczny, z dużą wiedzą. Jak to prawda, Marek to był świetnym zawodnikiem, miałem przyjemność też współpracować z nim na poziomie reprezentacji. No i Zbyszek Bonie, który rzeczywiście no, dał to, prawda, to zielone światło, to jest bardzo ważne. Natomiast sam sztab jego, czy Józek Młynarczyk, który pracował również w moim, prawda, sztabie, kiedy odszedł Janek Tomaszewski, on ma tutaj naprawdę duże pole do popisu. Moi byli zawodnicy jak Robakiewicz, on ma spokój, a jednocześnie to, co żeście powiedzieli, olbrzymią presję na wynik, bo wszyscy. Dlatego mnie to zmartwiło, bo pan w zasadzie wyraził opinię większości prezesów, nie tylko polskich, tylko w ogóle. Bo zadał pan pytanie, no a jak zrobi wynik, to może pójść do seniorów. A jak nie zrobi... bo tak się mówi. Nie, fajnie, no wie pan. A ja sądzę, że tak, wiedzą, którą posiada, by sobie poradził, ale czy zarządzaniem drużyną seniorską nie jestem o tym przekonany, ale nie jest to sąd, który nie chciałbym, żeby on to wziął do siebie. To jest bardzo trudny w tym momencie przeskok. Mało tego, byłoby mu to potrzebne. Praca codzienna w klubie, wie pan, już raz to kiedyś powiedziałem, więc jeszcze powtórzę. Praca z reprezentacją, obojętnie na jakimś szczeblu, to jest narzeczeństwo. Buzi, kwiatki, to jest randka. Praca w klubie to jest małżeństwo. To są kłopoty, to są pieluchy, to trzeba kupić, to trzeba zaplanować. To jest praca codzienna. Tak można to porównać. I to są rzeczy, które naprawdę trudno jest wycenić czy prognozować komuś. Tylko na zasadzie, widzimy, co robi, jak możemy przypuszczać, jak się może zachować, ale pewności nie mamy naprawdę żadnej. Tym bardziej przypomnę, bo mówi pan, że grał mniej. Mourinho też grał mniej i przecież przypominam, że był tłumaczem Robsona i tak zaczynał swoją karierę jako tłumacz, nawet nie jako drugi trener i tak dalej, i tak dalej. Tak, panie Mareczku? Tak. A jeszcze pytanie jest takie, co to znaczy zrobił wynik, prawda? Bo to kiedyś Orest Lęczyk się gdzieś tam zdenerwował, bo mu zarzucono brak wyników. Tak. I panowie, jest 16 drużyn w lidze, wygrywa tylko jeden. To co, 15 to są frajerzy? Jak to oceniacie? Tak? Nie, wie pan, bo znowu na naszej lidze dla jednej drużyny znakomitym wynikiem będzie utrzymanie w lidze, tak jak teraz ma Franio Smuda, mój były zawodnik z Legii Warszawa, kiedy żeśmy go przyjęli. Natomiast dla innego porażka, zajęcie trzeciego miejsca, nie wejście w Puchary Europejskie może być klęską. Nazwy przez grzeczność nie wymienię, bo dopiero się zaczyna ta runda. No tak, dla Oresta Lęczyka wtedy wicemistrzostwo z Bełchatowem, no to... No tak, dokładnie. To w ostatniej chwili stracone. To samo gdzieś tam tutaj po meczu Legia Zagłębie Lubin 2-1. Dokładnie, to Stasiak strzelił. Od 0-1 na 2-1. Panowie. Pamiętamy, pamięć mamy dobrą i długą. Jeszcze mamy kilka historii. Marcinowi Dornie życzymy powodzenia. Historii mamy całą masę, ale to na pewno jeszcze was, panowie, zaprosimy nieraz tutaj do programu i porozmawiamy sobie również o trenerach. Natomiast pora już kończyć nasz program Z miłości do sportu i naszymi gośćmi byli były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau. Dziękuję bardzo. I Marek Wawrzynowski, dziennikarz sportowy portalu wp.pl. Dziękuję. A program prowadzili Martin Ruszkiewicz i Marcin Nowak. Dziękujemy.